zwał mnie Alleluja. Tato, dokąd cię zabierają? Nie lękaj się, synu. Miguel, co oni ci zrobili, synu? Jest ranny? Tak, nie mają litości. Mordercy! Niech żyje Meksyk! Precz z Maksymilianem! W imieniu Jego Cesarskiej Mości Maksymiliana, Imperatora Meksyku, Sąd Wojskowy II Dywizji skazuje na śmierć bandytę Emiliano Ramireza, samozwańczego generała Armii Rebeliantów, księdza Victoriano Pacheco oraz następujących członków ich grupy. Firminio Mendoza, Ignacio Bonarius, Francisco Bienvenidos, Agustino Urieras, Pepe Ibarra, Luis Enriquez and Ifemio Garancia. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Przyjąć pozycję. Cel. Pal. Niech żyje rewolucja! Do tego kiepsko szyje. Nie śpieszyło ci się. Miałem wątpliwości w sprawie umowy. To miała być tylko kwestia pieniędzy. Dokładnie. Nie stać cię na mnie. Rewolucjoniści są biedni, chodź.
Ruszajmy, chłopcy! Wybacz, że przeszkadzam, ale o co poszło? Maksymilian ukradł miliony pesos w klejnotach. Gdzie są? W drodze do Stanów. W czarnej torbie ze złotym orłem. Torba? Dlaczego sam jej nie odzyskasz? Jestem trochę zajęty przeprowadzaniem rewolucji. Poza tym nie przepuszczą mnie przez granicę. Ładny strzał. Wybacz mi, ojcze. Wybacz, że znów przeszkadzam, generale. Wróćmy do tematu. Co jeśli ukradnę klejnoty? Jestem gotów zaryzykować. Wystarczy ci 10%? Minimum 20%. Ocaliłem ci życie. Stoi. Lepiej już ruszaj. Powóz nie będzie czekał. Powóz? O której zaczynamy? Nie wiem. Chyba zaraz. Jesteśmy zaszczyceni, że Earl Mendoza, ambasador Jego Królewskiej Mości, odwiedził nasz klasztor podczas swojej podróży do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy uradowani, że możemy się tu spotkać w święto naszego patrona, świętego San Firmino. Módlmy się, jak przykazał nasz święty. Prowadź nas, Panie, teraz i w godzinę Twojej śmierci. Naszej, Ojcze. Tylko Ty zginiesz. Szukajcie torby.
Nie stójcie tak, do roboty. Znalazłeś coś? Jedynie ubrania. Sprawdź tam. Tu też nic. Znaleźliście? Nie. Szukajcie, muszą gdzieś tu być. Znalazłem. Sprytnie ją ukryli, ale my byliśmy sprytniejsi. Spisaliście się, panowie. Jadę do szefa. Poczekaj, Fortune. Powinniśmy podzielić się łupem. Tak uważasz? Wszyscy tak uważamy. Zasłużyliśmy na to. Podzielmy się. Dostaliśmy zaliczkę, ale skoro nalegasz, to proszę. Jeszcze ktoś chce się dzielić? A więc nie. Nie, bo ja zgarnę wszystko. Nie pozwólcie mu uciec. Pilnujcie drzwi. Gdzie on się podział? Nic nie widzę. Jestem za tobą, bracie. Co się tam dzieje? Złapaliście go? Złapaliście. Uspokójcie się. Pokój z wami, bracia. Za nim. Idź na dach. Przeszukajcie domy. Znajdźcie amunicję. Patrz pod nogi. Specjalnie wchodzisz w doły? Masz gdzieś moją nogę. Niech żyje rewolucja. To amunicja? Nie, mięso solone. Mamy strzelać kotletami? Szukajcie dalej. Idziemy. Chcę wyznać grzechy. Umieram. Spokojnie, Pablito, to tylko draśnięcie. Nie chcę trafić do piekła. Udziel mi spowiedzi. Zabiłem gubernatora Chihuana. Wysadziłem posterunek policji. Dość o polityce. Do rzeczy. Chodziłeś do kościoła? Generale, wielu zginęło, w tym porucznik Uriedas. Biedak. Od dziś jesteś porucznikiem. Jestem już kapitanem. Więc mianuję cię pułkownikiem. Idziemy. Stryczek to okropna śmierć dla żołnierzy, prawda, generale? Zamknij się, myślisz, że lubię zabijać? Masz rację, ale brakuje nam amunicji. Generale? Mówię do ciebie jako ksiądz. Gadaj sobie w kościele i nie wtrącaj się w nie swoje sprawy.
Nie martw się, wkrótce będzie lepiej. Kiedy Gringo przyniesie klejnoty? Oczywiście. Wtedy będziemy mieli szansę na zwycięstwo. Jesteście strażnikami? Tak jest, generale. Macie nikogo nie wpuszczać, poza Gringo, czekajcie na rozkazy. Gringo już na pana czeka w środku. Jak się tam dostał? Idziemy. Idziemy. Ostrzegam, to wino generała. Generał nie powinien tyle pić. Witaj, generale. Jak poszła rewolucja? Nie marnuj mojego czasu. Daj mi torbę. Wszystko po kolei. Co ma znaczyć ten dowcip? Nie wiem, o co ci chodzi. Nie bawi mnie ryzykowanie dla kolorowego szkła. To one? To fałszywki? To fałszywki. Pomyliłeś powozy, czy próbujesz mnie oszukać? Ty... Generale, nie przy księdzu. Próbujesz zrujnować rewolucję. Zapewniam, że jeśli znalazłbym prawdziwe klejnoty, to już bym nie wrócił. Boli jak diabli. Wezwij doktora, ojcze. Nie mogę. Kazałeś go powiesić. Do diabła. Dokładnie. Mogę rzucić okiem, generale. Dobrze, ale uważaj, Gringo. Jeśli pozwolisz mi umrzeć, to cię zabiję. Nie martw się. Martwy już nic nie poczujesz. Połóż generała na stole. Tylko ostrożnie. Idioci, co za ból. Przytrzymajcie go. Ojcze, w razie bólu uderz go w głowę. Z przyjemnością. I jak? Kiepsko. Kula znajduje się tuż przy tętnicy. Nie zmieniaj tematu. Gdzie są prawdziwe klejnoty? Podaj mi tę butelkę. Chcesz usłyszeć prawdę? Jeszcze nie wiem. Zapłacisz mi zaliczkę, jeśli pojadę ich szukać? Pasożyt. Rewolucjoniści nie mają pieniędzy. Mogę wystawić ci czek. Zapłacę, gdy wygramy. Nie rozśmieszaj mnie, gdy operuję. Ja też mam swoje zasady, generale. Nie pracuję na kredyt. Co powiesz na 1/3 klejnotów? Złodziej. Niech będzie. Nie sądziłem, że jesteś aż tak chciwy. Chcesz zgarnąć wszystko dla siebie. Nie dla siebie, dla rewolucji. Te klejnoty należą się Meksykanom. Maksymilian chce za nie kupić broń, żeby nas zabić. Karabiny. Jeśli mu się uda, to... Generale. Nas rozstrzela. Dlatego muszę zdobyć karabiny. Nazwisko sprzedawcy byłoby pomocne. Pewien Gringo w Yuka. Za granicą. Śpieszy mu się. Nie pozwolę mu czekać. Wiecie, jakie są rokowania takich operacji? Jeden na 100 przy użyciu korkociągu. Dalej sobie poradzicie. Wyruszę, gdy podacie mi torbę. Zapomniałeś o jednym szczególe. Jego nazwisku. A kto to wie?
Dzień dobry, panie Kranz. Szeryfie? Ułożyliście towary? Wszystko gotowe. Nie wpuszczajcie nikogo. Nie chcę, żeby mi przeszkadzano. Tak jest. Witam. Witaj w Yucca, nieznajomy. Dostanę tu pokój? Kosztuje $2 za dzień z góry. Na jak długo zostaniesz? Na tyle. Powiedzmy, że chciałbyś wysłać coś niepostrzeżenie do Meksyku. Gdzie byś to zrobił? U Kranza oczywiście. Weźmiesz moją torbę? Pewnie. Jest tu coś cennego? To zależy. Gdzie znajdę Kranza? Na końcu ulicy, za sklepem. Ma tak duży szyld, że nawet ślepy go nie przeoczy. Stać. Zamknięte. Spróbuj jutro między 9 a 17. Przyniosłem panu Kranzowi coś bardzo ważnego. Szef jest bardzo zajęty. Potrzyma pan na chwilę? Zapali pan? Proszę. Pięknie, dziękuję. Gertrudo, co tak dziwnie pachnie? Chloroform. Ani drgnij, Kranz. Zawsze zacinam się przy goleniu. Ręce mi się trzęsą. Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Porozmawiamy o czymś ciekawszym. Może o karabinach, które miałeś mi sprzedać. Lepiej nie sięgaj po broń. Ta brzytwa jest dość ostra. To niedorzeczne. Sprzedaję maszyny rolnicze. Pomyliłeś adresy. Jak chcesz. W takim razie nie otrzymasz obiecanych klejnotów, bo tylko ja wiem, gdzie one są.
Nie wiem nic o żadnych klejnotach ani o karabinach. Wyjdź stąd, zanim się zdenerwuję i zawołam strażników. Będziesz musiał głośno krzyczeć. Jeśli zmienisz zdanie, to szukaj mnie w hotelu. Pracuję dla generała Ramireza. Mam nadzieję, że karabiny składujesz gdzieś blisko. Trochę mi się śpieszy. Hotel Kaktus. Szukam żeńskiego klasztoru, domu Boga, w którym mogłabym spędzić noc. Nie polecam miejscowego więzienia, panienko. Siostro. Oczywiście, siostro. Niestety nie mamy tu żeńskiego klasztoru. Siostro? Tak? Mam duży dom. Jeśli zechcesz, to możesz zatrzymać się u mnie. Jestem bogobojnym Gluk. Nie wtrącaj się. Co ty na to, siostro? Bóg zapłać. Amen. Potrzymasz na chwilę? Proszę przestać. To stary zboczeniec. Kościół jest 65 kilometrów stąd. Czy on, siostrze, wygląda na pielgrzyma? W rzeczy samej. Przyszedłem po swoją torbę. Proszę dać siostrze sąsiedni pokój. Proszę się upewnić, że siostra zamknęła drzwi. Dzięki temu usłyszę potencjalnych włamywaczy. Proszę pana. Wyszedł? Zapłacił za noc i wyjechał? Tak? Ktoś na pana czeka na dole. Masz na myśli poczciwego Kranca? Tak. Gdzie on jest? Chyba ci się przyśnił. Przed chwilą tu był, przysięgam. Picie na pusty żołądek szkodzi. Nie ruszaj się, dupku. Nie śmiałbym, szeryfie. Ręce do góry. Masz jeszcze jakąś broń? Karabin. Karabin? Nie kpij ze mnie. Nie śmiałbym. Mogę poznać powód aresztowania? Śmiesz pytać po zabiciu 16 niewinnych mnichów w Morelos? Morelos? Tak. Gdzie on jest? To on? Tak.
Jestem pewna. Trochę tu ciasno, muszę dzielić łóżko z pluskwami. Nie narzekaj, to tylko jedna noc. Od razu mi lepiej, już się nie gniewam. Zapraszam jutro na piwo. Jutro zawiśniesz. Szeryfie. Chyba żartujesz. Masz coś do mnie? To nic osobistego. Kilka miesięcy temu jakiś drań obrabował nasz bank i uciekł za granicę. Mój meksykański znajomy powiesił go w moim imieniu. Chcę się odwdzięczyć. Przekonałeś mnie. Szeryfie? Biją się w szynku. Już idę. Pośpiesz się. Nie szarp się. Żądam prawnika. On też jest pijany. Wypiłem tylko kieliszek. Witajcie, bracia. Przyszliście mnie rozgrzeszyć?
Co się dzieje? Pokłócili się o pluskwy. Właśnie się pogodzili. Bill, porwano siostrę. Czyją siostrę? Zakonną, idioto. Musimy ich złapać, zanim przekroczą granicę. Co robisz? Pośpiesz się, bo uciekną. Jeden już uciekł. Idiota. To same fałszywki. Jak to możliwe? Tę torbę znaleźliśmy w powozie. Powóz był jedynie przykrywką. Prawdziwe klejnoty są gdzieś indziej. On też ich szuka. Przyjechał tu, żeby się dowiedzieć, czy już je dostałem. Nie powinienem był ci ufać, bandyto. Ufaj, komu chcesz. Nie zapominaj, że ty poniesiesz większe straty. Masz rację, Fortun. Zastanówmy się, jak ukraść prawdziwe klejnoty i zwalić winę na rebeliantów. Spróbujmy oszukać Ramireza w ten sam sposób, co Maksymiliana. On też chce zdobyć karabiny. Na pewno odłożył jakieś złoto. Nic mi po złocie. Chcę zgarnąć prawdziwe klejnoty. A co jeśli ta siostra jest agentem Maksymiliana? Kazałem zabrać ją do klasztoru. Zaraz wszystko wyśpiewa. Lepiej zacznij mówić, siostro. Nie lubię długo czekać. Zaczniesz mówić? Nic nie wiem. Błagam. Jak chcesz. Możesz wyspowiadać się Horusowi. Idź po niego. Wstawaj, głupku. Nie śpię, przyglądam się chłopakom. Dobrze im w habitach. Spróbuj jeszcze raz, a... Ej, ty. Ja? Tak, ty. Co? Pytasz, co? I kto się teraz śmieje? Ja, z twojej wstrętnej twarzy. Spadaj. A masz. A mogłem zostać w Jucie i nie bratać się z bandytami. Prostacy. Horus nie lubi zamkniętych przestrzeni. Na razie jest spokojny, ale nie na długo. Poczujesz jego zdenerwowanie na policzku. Usiądźcie. Nakładaj. Wystarczy dla wszystkich. Zachowujcie się, jest wśród was kobieta.
Horus nie jest podatny na argumenty. Nie przebije też szkła, więc jedyną drogą wyjścia jest twoja piękna buźka. Co to za papka? Kukurydza. Chyba upadłeś na głowę. Sam spróbuj. Co to ma być? Kukurydza z fasolą. Z dodatkiem ziemi? Możliwe. Mam was dość. Wiesz co? Poszczęści ci się, jeśli od razu umrzesz. W przeciwnym wypadku czeka cię paraliż. Naprawdę jesteś gotowa doświadczyć takiego bólu dla kilku klejnotów? To niezbyt rozsądne. Nic nie wiem. Niech Bóg zlituje się nad wami. Co do diabła? Sprawdźcie, co się tam dzieje. Obiadek ci zaszkodził? Nie ubrudź spodni. Slocum. Ktoś się włamał. Witajcie, panowie. Najedliście się? Nie musicie na mnie czekać. Lepiej nie biec na ostatnią chwilę. Dodałeś coś do obiadu? Nie smakowało wam? Pokaż się, draniu. Nie widzisz mnie, Slocum? Wyjrzyj przez okno. Bawi się w chowanego? Panowie, czy macie... Macie może... Macie może... Czy macie może zapalniczkę? Tam jest, szybko! Panowie, wiecie, dlaczego fasola tak dziwnie smakowała? Doprawiłem ją środkiem przeczyszczającym. Weterynarz zapewniał, że szybko działa. Biedne zwierzęta, dłużej nie wytrzymam. Panowie? Mam coś, co pomoże. Wracajcie, dokąd to? Tu, panowie. Mężczyźni. Dłużej nie wytrzymam. Wracajcie, zdrajcy. Boli cię brzuszek, Salką? Lepiej idź. Nabawisz się problemów. Na prawo. Spójrz na znak. Nareszcie sami, siostro.
Nie mamy łóżek, ale na pewno będzie ci tu lepiej niż w Morelos. Przynajmniej nie ma tu skorpionów. To zasługa grzechotników. Z jaskini do piekła jeszcze daleko. To dość istotna kwestia dla siostry, która złożyła fałszywe świadectwo. Na niebiosa, co ze mną zrobisz? Odwdzięczę ci się. Skazałaś mnie na stryczek. Cel uświęca środki. W naszym przypadku celem są kryształy. Rozpoznałaś torbę, więc musisz coś o nich wiedzieć. To woda? Sądziłem, że aby wstąpić do klasztoru, trzeba wyrzec się dóbr materialnych. Łamiesz zasady? Umieram z pragnienia. Nie twierdzę, że robisz to na własny użytek. Pracujesz dla parafii czy imperatora Maksymiliana? Wszystko ci wyjaśnię. Wody, proszę. Przyda ci się, gdy skończysz. Przysłano mnie do Stanów na misję. To już coś. Jaką misję? Miałam się upewnić, że relikwia świętej Roziny dotrze do klasztoru bezpiecznie. Mów dalej. Powinnaś porozmawiać z generałem Ramirezem. Kim on jest? Naprawdę nie wiesz? Generał otrzymał informację, że jeden z agentów Maksymiliana przyjedzie na miejsce zawarcia umowy, aby upewnić się, że klejnoty tam trafiły. A kto oprócz diabła podejrzewałby zakonnicę? Chciałbym zobaczyć ten relikt. Nie dotykaj świętej skrzyni. Proszę, nie. Na Boga, to świętokradztwo. Nie niszcz jej. Muszę ją otworzyć. Daj mi klucz. Jest pod sutanną. Chyba nie rozbierzesz zakonnicy. Zaczekaj. Ktoś za tobą stoi. To stara sztuczka. Nie umiesz nawet upilnować kobiety. Już ja ci pokażę. Tylko spróbuj. To nie jego wina. To była zasadzka. Mieli przewagę liczebną. Błazny. Nic z niej nie wyciągnęliście. Nic przy sobie nie miała, nawet w kasetce. Jakiej kasetce? Mów. Na ośle, była pusta. Otworzyłem ją. A rozebrałeś ją? Poszukałeś skrytek? Jasne, że nie. Co tak stoicie? Znajdźcie ją. Mam dwa dobre powody, żeby cię zabić. Szukałem bandyty, który napadł na karocę oraz tego, który ocalił Ramireza. Obaj stoją przede mną. Przeklęty gringo. Przepraszam, siostro. Nie szkodzi. Proszę o pozwolenie na kontynuowanie podróży. Oczywiście. Przydzielę siostrze małą eskortę, tak na wszelki wypadek. Dziękuję, pułkowniku. Kapitanie, nie trać nadziei. Po tak genialnej misji mianują cię pułkownikiem. Proszę. Jeszcze jedno, kapitanie. Proszę postarać się przebaczyć grzesznikowi. Jemu? Jeśli nie powie mi, gdzie są klejnoty, to wyrządzę mu nieludzką krzywdę. Miej litość, błagam. Wystarczy, gringo. Mów, bo zwiążę cię jak świnie, wcisnę jabłko w gębę i upiekę. Zwiąż go. Zdenerwujesz mojego przyjaciela, generała Ramireza. Mnie tym bardziej. Torturują go, generale. Jest odważny. Umrze z honorem.
Jest tam przez ciebie. Jesteś tchórzem, generale. Musisz mu pomóc. Ludzie i tak umierają. Liczy się rewolucja. Musimy znaleźć tę zakonnicę. Myślisz, że dlaczego ją śledził? Nie wiem. Dlatego jesteś tylko księdzem. Powóz był przynętą. Prawdziwe klejnoty ma zakonnica. Ostrzegałem, że lepiej mnie nie denerwować. Nawiasem mówiąc, przełożeni na pewno pana nagrodzą. Pobytem w wojskowym więzieniu. Rozbijmy obóz, siostro. Niebezpiecznie jest podróżować nocą. Muszę dziś dotrzeć do granicy. Konie są zmęczone, my również. Widzicie, jak tu bajkowo? Ładniutka ta siostrzyczka, prawda? Nie rób głupstw. Tu nie ma kryształów. Musiała je ukryć. Jeśli zrobimy jej krzywdę, to Fortune rozerwie nas na strzępy. Powiemy, że to ci dwaj żołnierze. Co ty na to, Trash? Pewnie. Zostawcie mnie. Nieładnie. Lepiej współpracuj. I tak nikt cię nie ocali. Nawet twój anioł stróż. Słyszysz? To De Geo, melodia śmierci. A ty to kto? Widziałeś kiedyś coś takiego? Wygląda, jakby uciekł z cyrku. Dziwolągu, odjęło ci mowę? Za to ma idiotyczną gitarę. Weź to w nagrodę za ładny występ. Daj mu więcej. Tylko spójrz, jaki jest rozczarowany. Przedstawisz się nam? Chcemy wiedzieć, co umieścić na twoim nagrobku. Wielki książę Aleksiej Wiosawicz Kopiejkin, generał Kozackiej Gwardii Królewskiej, obrońca Białorusi i gubernator Alaski. Wiesz, gdzie możesz to sobie wsadzić. Nie lękaj się, siostro. Jesteś już bezpieczna. Niech Bóg panu wynagrodzi. Proszę mówić do mnie wasza wysokość albo wielki książę obrońco. Tak jak mówią siostry w klasztorze Najświętszej Panny Kazachstanu w Kijowie. Moja rodzina ma zaszczyt noszenia tego tytułu od 800 lat. Śmiem twierdzić, że wasza wysokość jest daleko od domu. Granice nie istnieją dla kogoś pragnącego sławy, władzy i chwały. Skoro już mowa o pragnieniach, to zauważyłem, że ci dranie pragnęli czegoś, co należy do siostry. To, co posiadam, ma jedynie duchową wartość, wasza wysokość. To relikwia. Relikwia ma aspekt duchowy. Miałem na myśli coś bardziej przyziemnego.
Na przykład klejnoty. Słucham? Ty też? Kto jeszcze ich szuka? Mężczyzna zwany Alleluja, generał Ramirez, a i żołnierze Maksymiliana. Jego wysokość imperator Maksymilian, któremu mam zaszczyt służyć, ma do nich wszelkie prawa. Klejnoty należą do niego. Generał Ramirez, siostro, proszę nie wypowiadać przy mnie jego imienia. To zwykły bandyta, który ma czelność nazywać się generałem. Udawany rewolucjonista, błazen. Moja najdroższa siostro, naprawdę uważasz, że przejmuje się tą kanalią? Jest zbyt nieudolny, by znaleźć klejnoty. To próbowałam powiedzieć. Generał Ramirez tu jest. Twoja relikwia. Zapomniałaś relikwii. Zapomniała o relikwii. Jakiej relikwii, ojcze? Lepiej zajmijmy się naszym przyjacielem. Myślałem, że wracamy do wioski. Tak, ale z nim. Ten bandyta, ten udawany rewolucjonista, ten błazen doskonale potrafi zmuszać do mówienia. Chyba nie. Jest nago. Ja też chcę zobaczyć. Co wy wyprawiacie? Odsuńcie się. Wracajcie do domów. Protestuję, stanowczo protestuję. Jak śmiesz zmuszać wielkiego księcia do publicznego rozbierania się? Daruj sobie, to dopiero początek. Znalazłeś coś? Nie, generale. Jestem znany z mojej hojności, złodzieju. Chciałbym złożyć ci ofertę. Dobrze, mów. Uwolnij mnie, a wręczę ci order świętego Iwana IV Groźnego. Wszystko, co powiedziałem w sprawie klejnotów, było kłamstwem, a ty je łyknąłeś. Kłamstwo. Zaraz ty coś łykniesz. To okrucieństwo. To chrześcijanin. Wystarczy, ojcze. Napełnię go tak, że pęknie, jeśli nie powie, gdzie są klejnoty. Zabierzcie lejek. Wasza wysokość? Lejcie dalej. Chyba go zabiliśmy. Obudź się. Co powiemy generałowi? Co się stało? Chyba umarł. Powiem generałowi. Poczekaj. Każe nas zastrzelić. To wasza wina. Mieliście lać powoli. Trzymaliśmy się instrukcji. Wiadro wody co 10 minut. Cisza, pomóż mi go rozwiązać. Obróćmy go. Uciskajcie. Raz, dwa, trzy. Żyje. Thank you.
Oszalał? Mnie nie pytaj, nie jestem Rosjaninem. Stój, gringo. Nie strzelaj, zabicie szaleńca przynosi pecha. Co tu robicie? Kazałem załadować wóz. Chyba panu śpieszno, panie Kranz. A raczej panie Johnson, jak przedstawiał się pan w Montanie. Przypomnę, że właśnie tam sprzedawał pan broń Indianom. Ta torba już się panu nie przyda. Porozmawiajmy o pewnym mężczyźnie, którego zabił pan w pralni. I o powodzie tego czynu. Brawo, Gertrudo. Wy dwaj. Wiecie, co macie z nią zrobić. Tylko szybko. Przepraszam, nie widziałem, żeby pan wchodził ani wychodził z więzienia. Wróciłem, żeby zapłacić. Bez pośpiechu. Byłbym zapomniał, mam dla pana telegram. Złe wieści? Wręcz przeciwnie. W samą porę. Dostałem twój telegram. Gdzie są? Tam. Pośpieszmy się. Nic tu nie ma. Pan Kranz jest szybki. Było tu 40 pudeł. 40 pudeł z klejnotami?
Klejnotami? Nie, z karabinami. A co z klejnotami? Kranz je ma. Sam jeszcze o tym nie wie. Co się dzieje? Przerwijcie pracę. Mamy problem. Aleluja, gdzieś tu jest. Musimy go znaleźć. Idźcie na tył. My idziemy do drzwi. Chyba się nie gniewasz za ten podstęp. Nie, ani trochę. Tam jest. Tylko nie zęby. Wytrzyjcie się porządnie. Powiedz, Jankesie, gdzie są klejnoty? Piękna suknia. Kim jesteś? Nie przerywaj, gdy mówię. Generał Kozackiej Gwardii Królewskiej, obrońca Białorusi i... Mógłbyś? Mów dalej. Gubernator Alaski. Puść mnie. Zwą cię Alleluja, prawda, chłopie? Dokładnie, Rusku. Wasza wysokość brzmi uprzejmiej. Tam! Chwila. Znalazłeś to, czego szukasz? Myślisz, że byłbym tu, gdybym znalazł? Otwórz buzię. Skąd mam wiedzieć, że nie kłamiesz? A nie wiesz? Brać ich. Nie da się tu rozmawiać. Pomożesz mi? Z przyjemnością. Dziękuję. Teraz się zabawimy. Dziękuję. Gdzie są klejnoty? Powtórzę. Myślisz, że byłbym tu, gdybym wiedział? No chodźcie, kanalie. Dlaczego tu przyszedłeś? Żeby uprać skarpety. Nie bądź bezczelny. W Rosji zabijałem za mniejsze przewinienia.
Z pewnością zabiłeś więcej ludzi niż Dżuma, Rusku. Nie nazywaj mnie tak. Dobrze, Czerwony. Pracujesz dla Maksymiliana, a ja dla Ramireza, zgadza się? Nie wiem, ile ci zaoferowali, ale mnie niewiele. A chcę zgarnąć wszystko. Mów dalej, Jankesie. Jeśli Jankes i Rusek połączą siły, to mogą podbić świat. To znaczy, że zdradzę ci sekret. Ty, Rosyjska, dość. W moim kraju mawiają, orzeł nie lata z wronami. Orle, zejdź na ziemię i pomyśl. Powiedziałem ci, gdzie są, bo nie da się ich zdobyć w pojedynkę. Interesy z Jankesem mnie obrzydzają. Bądź rozsądny, Rusku. Podzielimy się sprawiedliwie, na pół. Wiosawicz Kopejkin nigdy nie zdradza cesarza. Złożę ci wspaniałomyślną propozycję. Zniknij, a cię nie zabiję. Zniknąłem, Rusku. Masz ostatnią szansę. Orzeł czy reszka? Orzeł zabije cię, reszka zginiesz. Wasza wysokość? Stój. Pójdziesz z nami. Pośpieszcie się. Te meksykańskie kanalie zaraz tu będą. Mówię do ciebie, Salcom. Zaraz skończymy. Zaraz? Ruszajcie się. Słyszeliście. Inaczej nas zaskoczą. Wystarczy nam karabinów? Wystarczy, Fortune. Widać lufy, zasłońcie je. Dobrze nam idzie. Za chwilę możemy zaczynać zabawę. Dziś dobijemy targu z Ramirezem. Generał zamierza kupić kilka karabinów, ale damy mu tylko kulę. Nie stać go na moje usługi, więc zabierzemy mu wszystko, co ma i sprzedamy karabiny za miliony. Przykro nam, że tracisz przyjaciela, ale biznes to biznes. Nie jest moim przyjacielem. Zostawił mnie w potrzebie. Będziesz w większej, jeśli nie powiesz mi, gdzie są klejnoty. Masz je tuż pod nosem. Dość żartów. Poddaję się. Obiecujesz, że mnie wypuścisz? Masz moje słowo honoru. Kto śmiałby w nie wątpić? Dlaczego dał mu pan słowo? Bo jest nic nie warte.
Naprawdę tu są? To całkiem zabawne. Życie bywa zabawne, przyjacielu. Zabić go! Też go widzisz? To duch. Żaden duch, to podstęp. Strzelać! Gertrudo, pozostałe karabiny. Wy dwaj, za mną. W skrzyniach. Szybciej, idioci. Wracam do Juty. Zabarykadować drzwi. Szybciej. Nabrał się. Widział pan? Brawo, Fortune. Nie są już warte nawet dolara. Dolara? Nawet 5 centów.
5, 4, 3, 2, 1. Nie spuszczajcie drzwi z oczu. Schowajcie się. Pokaż się, draniu. Zabiję cię. Strzelaj prosto w czoło. Strzelasz jak prawdziwy Rosjanin. To jest nas dwóch. Ustawione strzelaniny to zły nawyk. Wy dwaj, żyjecie? Witajcie. To się nazywa przedstawienie. Słucham? Widziałem wszystko ze wzgórza. Doprawdy? Następnym razem sprzedamy ci bilet. Dlaczego nam nie pomogłeś? Po co? Świetnie wam szło. Nie robiłbym tego na twoim miejscu. Mogę poznać powód, bandyto? Stoi za tobą. Dobry powód. Na co czekasz, gringo? Nic tu po tobie. Miałeś tylko znaleźć klejnoty, a nie pomóc mi zdobyć karabiny. Nie jestem ci nic winien. Podobno przywiozłeś Krancowi złoto. Obiecałeś mi skarb i klejnoty, które nie istnieją.
Złoto? Tak, proszę. Ile masz, bandyto? Nie ruszaj się, bo cię zabiję. Nie zobaczysz już żadnego złota. Zabijam obcokrajowców pracujących dla Maksymiliana. Ty nim jesteś. Dla Maksymiliana? To jego największy wróg. Zapytaj go, kto 2 miesiące temu wyniósł z pałacu królewską diamentową koronę. Prawdziwych klejnotów już nie było. On? Kim do diabła jesteś? Aleksiej Iwanowicz, zwany Szponem, poszukiwany w Rosji. Kiedyś samodzielnie porwał pociąg cara. Wywiózł go do Paryża. Samodzielnie? To było dziecinnie proste. Chętnie ci zapłacę. Chwila, generale. Obiecujesz mu zapłatę, a nawet nie zaczął pracy. Co ze mną? Widzę, że nie jesteś idealistą. Są twoje. To nie są pieniądze. To weksle. Należały się panu Kranzowi. Podpisał je... największy złodziej w kraju. Świetnie, generale. Odetrę się nimi. Jesteśmy uratowani, generale. Znaleźliśmy jeszcze więcej broni. Znaleźliśmy również żonę pana Kranza. Jest w kiepskiej formie. I strzępki habitu siostry. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Obawiam się, że nie. Tak myślisz? Nie traćmy czasu w drogę. Jadę zakończyć wielką rewolucję. Obyś zwyciężył. I w końcu mi zapłacił. Oczywiście. Cierpliwość jest cnotą. Ty otwórz. Nie, ty. Więc razem. Przeklęta w rzeczy samej. Pozwolimy się ograć kobiecie? W imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki mam zaszczyt wręczyć medal Kongresu porucznikowi Donovan, agentce służb specjalnych, która wykazała się odwagą i poświęceniem w obliczu ogromnego niebezpieczeństwa, kładąc kres handlowi broni prowadzonemu przez meksykańską armię Maksymiliana i wymierzając sprawiedliwość szajce kontrolującej sprzedaż. Gratuluję, pani porucznik. Na pewno dostała ładny medal. Już widzę tę wielką ceremonię z piękną przemową w sali pełnej ważnych ludzi. Rozumiem cię, Jankesie. Mnie też by się podobało, ale to nie dla takich jak my. Masz rację. Nigdy nie dostaniemy medalu. Nie w naszej branży. Rządowi pracownicy dostają też ochronę. Ale nie wzbogacają się. Też tak słyszałem. Trzeba pracować w rządzie, a nie dla niego, żeby się dorobić. Święta prawda. Nawet nie muszą nic robić. Nie to, co my, kamracie. To znaczy, przyjacielu. Genialny pomysł z ukryciem prawdziwych klejnotów w sztucznych. Kto by pomyślał? Nikt poza nami. Pamiętasz, co ci mówiłem? Jeśli Jankes i Rusek połączą siły, to mogą podbić świat. Koniec.